No i jak? Smakowało ci? Wspaniałe. Te lata w samotności dobrze ci zrobiły, Piotrze. Dobrze. No jakoś tego nie zauważyłem. No wspaniale nauczyłeś się gotować. Nie lubię jeść byle czego, na prędce. No teraz mógłbyś otworzyć własną restaurację. Co? Chyba prędzej jakiś barek szybkiej obsługi. No właśnie taki cieszą się największą popularność. A kiedy wracajecie? Za godzinę. To może moglibyśmy nadrobić zaległości? Czekaj. Poczekaj, muszę odebrać, dobrze? To służbowe. Nie myślałam, że jesteś po pracy. Owszem, ale... Psycholog jest w pracy 24 godziny na dobę, tak jak lekarz. Czekaj. Rafalski, słucham? Tak, pani Zenonie. Czy to coś poważnego, bo jestem zajęty. Co? Nawet bardzo. Niech pan się uspokoi. Tak, i proszę nic nie robić. To naprawdę nie koniec świata. Nie, no nie lekceważę pana. Niech pan weźmie głęboki oddech. Proszę zadzwonić, zamówić taksówkę i przyjechać do mnie do gabinetu. Ja zaraz tam będę. Wychodzisz? Muszę. Mój pacjent jest w kiepskim stanie. No, a nie może poczekać do jutra? On już jest po dwóch próbach samobójczych. A z tym nie ma żartów. Przepraszam cię. Zamówię dla nas taksówki.